Polska konferencja dotycząca jednostek poszukiwawczo-ratowniczych. Podsumowujemy tutaj nie tylko manewry, które odbyły się pod koniec listopada w okolicach Nowogrodu, manewry o kryptonimie Nadzieja 2017, ale też podsumowujemy trwający przez cały rok program, projekt działania poszukiwawcze, ratownicze i szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego, który realizowało Stowarzyszenie Nadzieja w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań imienia Władysława Stasiaka. Konferencja, której jesteśmy świadkami, w której uczestniczymy, konferencja podsumowuje kilkumiesięczne działania, w zasadzie trwające przez niemal rok. Za nami przeszkolenie ponad 300 funkcjonariuszy oraz ratowników jednostek ochotniczych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w zakresie techniki i taktyki działań poszukiwawczych w terenie. Za nami szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i też przygotowania w zakresie prawnym, jeżeli chodzi o prowadzenie działań ratowniczo-poszukiwawczych. W sumie mogę powiedzieć, że w całości realizacji tego działania wzięło udział ponad 500 funkcjonariuszy, ochotników, ale także zaangażowaliśmy duży zakres, jeżeli chodzi o działania ochotniczych straży pożarnych. Konferencja, która się obecnie odbywa, podsumowuje ten program, zamyka go, a jednocześnie stanowi dla nas punkt wyjścia do pracy w kolejnym 2018 roku. No, bardzo miło jest mi słyszeć pochwały z ust specjalistów, ekspertów z Komendy Głównej Policji. Natomiast pochwała, czy powiedzmy bardzo dobra ocena dla ćwiczeń, które przeprowadziliśmy, ona wynika z jednak wieloletnich doświadczeń, które podejmowaliśmy, najpierw pracując razem z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, później przez 2 lata z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Obecnie udało nam się nawiązać tę współpracę z Komendą Główną Policji, natomiast jest ona owocem trwających od 2011 roku wspólnych działań, ćwiczeń i jednocześnie akcji ratunkowych prowadzonych z policjantami i Strażą Pożarną. Myślę, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że nie tylko jesteśmy profesjonalistami, ale też jesteśmy w pewnym sensie organizatorem znacznego zakresu działań. W gestii grupy ratowniczej pozostaje przynajmniej w gotowości na terenie całej północno-wschodniej Polski około 100 ratowników, wolontariuszy, ochotników. Jest to siła, którą możemy w zasadzie w ciągu krótkiego czasu zwołać i użyć do ćwiczeń. Dla podmiotów policyjnych takie możliwości, jakie dają ratownicy społeczni, są nieocenione. Wiemy dobrze, że policja nie tylko że musi prowadzić działania poszukiwawcze, wynika to z zapisów ustaw, ale policja musi także dbać cały czas o porządek i bezpieczeństwo. W związku z tym policja też nie może wystawić zbyt dużo sił i środków do działań. Dlatego musi się opierać na jednostkach ochotniczych straży pożarnych czy podmiotach pozapolicyjnych, takich jak Grupa Ratownicza Nadzieja, Polski Czerwony Krzyż, czy też inne podmioty, które tworzą taki społeczny system ratownictwa. W dniu dzisiejszym Grupa Ratownicza Nadzieja podpisuje porozumienia z 3 podmiotami, które mają zbieżne cele razem z istnieniem czy z celami istnienia Grupy Ratowniczej Nadzieja. Jest to Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży, jest to Fundacja Niezapomniani oraz jednostka Grom Group. Wszystkie te 3 podmioty razem z nami współpracują w zakresie organizacji szkolenia, zwłaszcza z pierwszej pomocy, ale także szkoleń dotyczących poszukiwań w terenie niezurbanizowanym, czyli tych poszukiwań terenowych. Ale opieramy tutaj tę naszą współpracę na pewnych wspólnych ideach. Jest to przede wszystkim wychowanie młodzieży do odpowiedzialnego wkroczenia w dorosłe życie. Wychowanie, które musi się opierać na zrozumieniu postaw obywatelskich, patriotycznych, zaangażowania jako wolontariusze i ochotnicy do działań, jeżeli idzie o możliwości, które daje choćby grupa ratownicza czy wymienione jednostki. Myślę, że porozumienia te stanowią pewne sformalizowanie i tak istniejącej dotychczas współpracy i będą punktem wyjścia do poszerzenia tej współpracy. Naszym głównym celem jest przede wszystkim wychowanie młodzieży i zaangażowanie jej w dobre cele, do dobrej pracy, a to między innymi gwarantuje udział czy uczestnictwo w zespołach poszukiwawczych Grupy Ratowniczej Nadzieja.